Siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony, oczywiście Chmielo, a to jest, jak widzicie, dokładnie kolejny odcinek naszej przygody Wiedźmaka, Geralta, Gerulta, naszego ulubieńca. Jak dobrze widzicie, jesteśmy w białym sadzie, tutaj cały czas ta wieś jest penetrowana przez nas, kurwa, chciałem to zawsze zrobić, ale z takiej wysokości pół życia. Myślałem, że więcej. Dobra, niech się regeneruje życie. Mamy Wasemira, mamy główną misję z tym Wasemirem. To jest oczywiście z Gryfem, ale wiecie co, chciałbym jeszcze coś zrobić zanim to. Chciałbym może z tym gościem tego Gwinta przetestować. Już gadaliśmy wcześniej. Spróbujmy zagrać. Tylko wytłumacz zasady, no dokładnie. Z przyjemnością, są proste jak konstrukcja cepa. Oni nie umieją w to grać, no to kurwa nie takie proste jednak. O, dobra. Gwint to starożytna krasnoludzka. Zaczynam jako pierwszy. Dobra, ja jestem tam na dole. Na początku dobierasz 10 kart. Muszą cię... No, nie będziesz dobierał więcej kart, więc dysponuj nimi odważnie. Siła jednostek. Aha, co to jest w lewym górnym rogu? Typ jednostki, czyli ci walą z oblężają. Specjalna umiejętność, no co to daje? Wysokie morale? Aha, wysokie morale ma. O, karty pogody, czyli to może się przydać. Wymiana kart. No dobra, dostałem jakieś karty na start. Aha, tam walczymy, tutaj sobie wybieramy ziomków, dobra. Czyli raz można specjalnej umiejętności użyć. Dobra. Aha, musimy sobie wybrać kartę, tak? To wybierzmy sobie, nie wiem kogo, może babeczkę od łuku, no, Sabrina Gleswig. O, dobrze, my pamiętamy. No to niech będzie. Tu ją umieśćmy i co to da? Aha, tam pisze, dobra, sumo. Pas. Koniec rundy. Runda... Kiedy obaj gracze spasują, runda się kończy. Aha, czy to działa im, kto ma więcej po prostu liczb jednostek, ten wygrywa? O to chodzi? Dobra, no to my też sobie dajmy w takim razie Siegfrieda tutaj. Okej, on sobie dał machinę wojenną, no to my też sobie dajmy balistę. A tego jak użyć? Czaskający mróz. Oho, zmroziło ich. To jest niezłe. On sobie dał dwóch tam. To my sobie pójdźmy w dwóch. Czekajcie. Deathmolta sobie dajmy właśnie w dwóch łuczników i już będzie większa moc ze strzału. Gęsta mgła. O kurwe syn. To w takim razie ktoś by się przydał na balistykę, ale ten wali 1 plus. Słabo, słabo. Niepotrzebnie to dodałem tam.
Mój ruch, powiadacie. No to dajmy tego balistę. On ma umiejętność specjalną regeneracji, to się przyda. Albrich. A tu co, co jest tutaj? A, można użyć umiejętności dowódcy. No to dajmy sobie... Cholera, kogo możemy sobie gdzie dać? Deszcz, ulewny deszcz im dajmy. Chodź, deszcz spadł. To my sobie jeszcze załadujmy jednym łucznikiem, no. Niech już wszyscy idą tam. I ten, tu. No i co? Też mam spasować? No jest. No co, spasujmy i co, wygraliśmy? Żetony. Gdy przegrywa rundę, traci żeton. Za każdym razem, aha. Wygraliśmy rundę. A to nawet nie taki skomplikowany ten gwint, jak się wydaje. Mi się wydawało, że to dużo trudniejsze będzie. Twój ruch? Dobra. Jakbym sobie chciał... Ale moment, co tu, jak ja mam teraz w takim układzie? Czemu nie mogę sobie dobrać karty jakiejś? What? No zmrozić go tylko mogłem, bo nie mogę tutaj stąd nic wybrać. Co, że te karty zostały już użyte? I nie można ich dobierać? No nie gadajcie nawet. Ja pitole, no to co ja mam robić? No nie mam co zrobić. No niestety. Ej, no, ale... No wiem, że przegrałem, dobra. To nie jest gra dla każdego. Wymaga analitycznego umysłu. Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stjepana. Niby prosty karczmarz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. Dobra, czyli... Aha, wiem na czym poległem. Znam swój błąd. Póki co może nie będziemy na jeszcze grać Quinta. Znam swój błąd, bo jebałem się, wiecie na czym, na momencie, że wykorzystałem wszystkie karty, bo chciałem mieć wtedy dużą przewagę, żeby, wiecie, wygrać, a mimo tego mogłem wygrać nie wbijając wszystkich kart, a to działa na takiej zasadzie, że po prostu wykorzystamy te karty w tej całej grze raz, no już nie można ich odpalać, no to trzeba też rozważnie do tego podchodzić i w miarę ogarniać temat. Dobra, myślę, że co my tam mamy z misji pobocznych w ogóle? Gdzie są misje poboczne? O tak. Mamy Wasemira, zlecenia wiedźmińskie, licho przy studni, to jest ciekawe. Sporządź eliksir jaskółka, to jest poboczne poszukiwanie. A, dobra, czyli... A chodźmy na to licho przy studni, bo to mnie ciekawi, co to jest za misja, zanim pójdziemy na misję główną. Wezwijmy naszą płotkę. Już leci skubana. No, zrobimy sobie jedną misję poboczną, może coś jeszcze i no, ogólnie będzie jakoś to tak leciało. Chodź tu, płotko. No. Dobra. I hyc galopem silnym. Ktoś mi na Skype'a wypisuje. Jakieś głupoty pewnie. A my lecimy na quest. A mi się wydaje, że to licho przy studni, to możliwe, że to będzie z tą południcą jakiś quest. Przynajmniej o tutaj? No, taki się zapowiada, cholera. Cholera. Płotko. Jesteśmy w domu. Dolan.
Witaj, gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki. Ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poszła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz go. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną w strzępach. Skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Jakaś zjawa, albo może Alp. Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była, na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. Kurwa, w tym momencie jestem śmiało... skłonny powiedzieć, że mistrzowi, że kurwa radzi, to są mistrzowie, kurwa, w questach, dialogach i w wszystkim, Płotko, wszystkim, co w tym wieśku jest. Naprawdę, kurwa, każda misja poboczna jest inna, to jest zajebiste. Każda wciąga misja poboczna. Każdą misję poboczną chce się robić, w ogóle się... Wątek fabularny ja zgubiłem już, kurwa, dobite 4 godziny temu. Jeżdżę po tej białym sadzie i wszystko robię. Co popadnie. To jest najlepsze w tej grze właśnie. Że ten otwarty świat niby wydało to te południce. Południca? Ciekawe, co się tu biała. Oho, podszedłem za blisko. Mamy przeczytać o niej wpis w bestiariuszu. Południco, gdzie jesteś? Na co jest wrażliwa? Na Erden, tak? Księżycowy pił i olej na trupojady. Co z tym miejscem? Jakiś przedmiot. Coś bez czego nie odejdzie. Nie no, wejdzie tu. Dziennik może się okazać pomocny. No, wyłaź stąd, Geralt. Bo mamy najpierw znaleźć te itemy? Tu nic nie widzę. Nie ma tu nic. Wypieprzaj mi stąd. Przeczytaj dziennik ze zrujnowanej chaty. Szybko, gdzie to jest? Ekwipunek. Dziennik. Gdzie to jest? W fabularnych, tak? To jest to? Hatchet to skromna osada, aha. Coś tam pisało niby o tych Hatchach. Może być to, co wiąże duszę dziewczyny z tym miejscem. Tutaj nic nie widzę. Chociaż nie, moment. Coś jednak jest. Okej,
Ale oprócz tego, to tu nic nie ma. No niestety, dobra. Chodźmy do innej chatki. I byleby nas nie zjadła ta południca, bo wtedy będzie Lipton. Orenę widziałem, fajnie, świetnie, tak, to jest to, co my lubimy. Się sadło. Co tam, nic nie było więcej przecież. Nic tu nie widzę. Dobra, jeszcze tutaj zobaczmy, czy nic nie ma, hyc. O, jednak coś jest, jakaś skrzyneczka. A tu? Też jakaś skrzyneczka i tu coś widzę. Został zakłuty nożem. Zginął na miejscu. Potem ciało objadły zwierzęta. Do kości. Tam są kolejne plamy krwi. Ale nie jego. Ślady po krwi. Ledwie widoczne. Kogoś tędy ciągnięto. Kogoś, kto jeszcze żył. To idziemy tą krwią. Co tu się w trop urywa, nie? No dokładnie. Ślady dłoni umazanych we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ktoś ciągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. Przy studni jest kolejny ślad. Kurwa, nie, to mistrzowie to są po prostu, naprawdę, mistrzowie w questach, każdych dialogach i wszystkim. Co, że może tam mamy zejść? O, lina. No ciekawe, dobra. To nura dajmy. Coś jeszcze? O, tu coś jest. Dobra, płyń Geralt, płyń. Możemy się wynurzyć powoli. Ciało? Stąd go na pewno nie dosięgnę. Połów udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem dla mojej ukochanej Klary Folker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać tę południcę. Znać wyjście z jaskini, to idziemy. Nie, no po prostu mistrzostwo. Mistrzostwo. Powiem wam szczerze, że tak grając we wszystkie te tytuły aktualne, naprawdę rzadko zdarzyło mi się, naprawdę rzadko, te wszystkie takie przynajmniej przypominające RPG, rzadko mi się zdarzyło, a raczej ostatnim czasem przynajmniej w ogóle mi się nie zdarzyło, żeby mnie jakiś quest poboczny do jasnej cholery wciągnął tak, żebym je faktycznie chciał robić, a teraz naprawdę faktycznie chce mi się robić te questy poboczne i to jest, kurde, świetne. Czekajcie, stamtąd żeśmy przypłynęli, czyli tam płyniemy. No dawaj Geralt, dawaj, dawaj, dawaj. Szybciej, bo się utopimy. Przecież ta gra jest świetna, świetna. Już wybaczam jej, powiem wam szczerze, naprawdę wybaczam jej wszystkie błędy, które początkowo mnie przytłaczały, bo jakoby nie było, jestem na to wyczulony, jestem graczem poniekąd hardkorowym i naprawdę jak coś mi działa na oczy, widzę te dropy FPS-ów, widzę bugi, to naprawdę jest dramat dla mnie. Tak teraz w miarę to jeszcze wybaczam, bo wiem, że nie wszystko da się zrobić najlepiej, a najlepsza część gry jest. Widać, południca nie oddala się od...
Plamy po krwi. Prawie do szczętu wypłynęły. Widać, południca nie oddala się od studni. To to już zbadałem. Na sznurze od wiadra. To pewnie ta kobieta od dziennika. Szeroka miednica, mała żuchwa. Kobieta, sądząc po zębach około 30. Brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało. Ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim tę bransoletę od męża? Rzućmy jeszcze okiem. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać tę południcę. Sherlock Geralt normalnie, kurde. Spal szczątki. Sporządzić olej na upiory. Wypić jakiś elixir. Właśnie, oleje, a propos. Można sobie coś zrobić? Alchemia. Mam olej przeciwko upiorom. Czego mi brakuje niby? Jednego aneraria? Serio? Nie ma tu nigdzie zielska? W okolicy? Szytańce. Ale znikła ta południca gdzieś, nie ma jej póki co. Pozbierajmy sobie trochę zielska. Płateczko moja, ty. Stój sobie, stój, bo zaraz będzie agresywnie. No, nie mam w sumie, kurczę. Dobra. Nie mam jak, kurde. Wiecie. Zrobić sobie oleju, bo nie mam jednego płatka, także... No kij tam. Ignij. Wow. Taka typowo słowiańska. Zadziałało. Wreszcie można ją będzie chyba zabić. Ona na Irden jest słaba, także w Irden ją spróbuję mi też złapać. Chodź tu, chodź, w Irden, chodź. Już? Odeszła. Na zawsze. Petus. Myślałem, że będzie agresywniej, szczerze. Ale dał radę. Dobra, wiecie co? Odbierzmy tylko nagrodę i kończymy dzisiejszy odcinek, bo troszeczkę on trwa. W ogóle, jak sami widzicie zresztą, jak ta gra mnie wciąga. 40-minutowe odcinki, gdzie naprawdę rzadko się takowe zdarzały w jakichś seriach. Tutaj po 40 minut odcinek, no to jest norma, między innymi właśnie. Też ja powiem wam szczerze, nie mam takich, kurde, renomowanych czasów odcinków, że na przykład robię typowo odcinki 20-minutowe, robię po prostu tyle, ile dam radę przejść, ile mam ochotę zrobić, tyle przechodzę i tyle wychodzi odcinek. Tak jak mam na przykład ochotę przejść dzisiaj, powiedzmy, całego Wiedźmina, tak też nagram całego Wiedźmina w kilku odcinkach oczywiście, ale nie mam ochoty dzisiaj może całego przechodzić. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Volker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka, Tomira, rozprawiała raz o jakiejś Klarze. Może o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla Luby na posag zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Nie biorę od niego kasy. Ja się żenić już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub Luby. Wypijecie wtedy moje zdrowie. Dziękuję, mości Wiedźminie. Za dobre serce i ciepłe słowo.
ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to, na szczęście. Dzięki, ametyst. Dobra, nie okradamy go, bo widać, że ma przejebane i tak życie dostatecznie, także... Bez przesady. Licho przy studni, zadanie ukończone. Zajebiście, bo takie questy poboczne ja uwielbiam, także... Wiecie co, póki co zakończmy ten odcinek. Ja się z wami pożegnam. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Oczywiście widzimy się w następnym odcinku z Wiedźmienała. Wiedźmienał, zajebista giera, polecam. Już od kopa mogę polecić 10 na 10, może jeszcze nie, ale możliwe, że po czasie jak przejdę grę. W każdym razie, tak jak mówię, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, zasejwuję sobie tylko grę. No i widzimy się w następnym odcinku i cześć wam wszystkim!